W ostatnim odcinku Arka udało nam się zdobyć z Admirosem jaja wyvern i zastanawiało mnie, czemu nam poszło tak prosto, bo kurde, wiecie, nikt się z nas nie wywalił, nic się dziwnego nie wydarzyło i wiem już, dlaczego nam poszło tak łatwo, bo nie wziąłem pod uwagę jednej rzeczy i o jednej rzeczy kompletnie zapomniałem. Chodzi oczywiście o mleko wyvern. Dla tych, którzy nie wiedzą, żeby wychować wywernę, bo oczywiście można ją wykluć na przykład za pomocą tego, co tutaj mamy, to jest moja piękna wykluwarka, ale potrzebne jest mleko wywern. Po prostu. Musimy karmić mlekiem wywern, małą wywernę, inaczej ona umrze z głodu, ona nie je na początku mięsa i żeby zdobyć to mleko, o fajnie, już widzę, że temperatura jest większa, żeby zdobyć to mleko, trzeba niestety too cold. Czemu jest too cold? Trzeba niestety uśpić wywernę i ja sobie na streamie twitch.tv/flotar mówię, odpalę sobie streama z Arka i pokombinuję, w jaki sposób to mam zdobyć. O, pięknie, wykluwa się tutaj jajko, zarąbiście, to niech się wykluwa, a ja sobie pogadam i między innymi też wam pomacham. O, i na przykład, o, widzicie? Witam się z wami w kolejnym odcinku, ale no, wracając do tego tematu, który już zacząłem, mówię, zdobędę sobie mleko, pokombinuję razem z widzami, będzie spoko. I wziąłem jakiegoś takiego ptero zwykłego, wiem, te ptero gdzieś poszły sobie, znaczy one są wszędzie tak naprawdę te ptero, tu jest numer 2, tu jest numer 3, nie mam pojęcia, gdzie jest więcej numerów, ale okazuje się, że obok wyvern jest wejście do jaskini. I ja wleciałem do tej jaskini, to wszystko jest na streamie, nawet jeżeli chciałbym wam to pokazać, to niestety nie mam jak tego zrobić, bo kompletnie tego nie planowałem w ogóle zdobywać i było mnóstwo magmazaurów. Magmazaury to są te takie ogniste goście, które z którymi walczyliśmy chyba z Admirosem 2 odcinki temu, albo coś takiego. No i okazało się, że tam są ich gniazda i udało się zdobyć, proszę bardzo, jajka. Jajka magmazaurów, które są oczywiście potrzebne po to, żeby sobie albo nie wyhodować, tylko albo wykluć właśnie takie stworzenie, albo można użyć jaja magmazaurów, żeby oswoić bazyliszka. I żeby oswoić bazyliszka, to jest bardzo polecane, żeby używać słabszych jajek. A zobaczcie, ile mam tutaj tych jajek, ile się udało ich zdobyć. Udało się zdobyć trzy w sumie. Dwa na 150 poziomie i te na pewno będę chciał wykluć. I mamy też jedno na 55, które będzie można wykorzystać, aby oswoić sobie bazyliszka. I teraz pomyślałem, że jako, że on się będzie wykluwał 20 minut, to przecież chwila jest, no to ja sobie odłożę te wszystkie moje przedmioty, które na ten moment nie będą mi potrzebne i polecimy jeszcze raz do tego gniazda i spróbujemy zdobyć jeszcze jakieś jajo. Nie mam pojęcia, czy tam są, wydaje mi się, że nie ma, ale tak, żeby nie było, że ja wam nie pokazuję tych wszystkich rzeczy i tak też zabiłem jedną alfę. W sumie alfę T-Rexa, alfę Karno i alfę Raptora. Wszystkie alfy się udało tam pokonać. Sorki, że jakby mówię, nie mam z tego żadnego materiału, ale ja chciałem sobie odpalić streama, żeby pokombinować, jak zrobić tam, jak zebrać jajko, a okazało się, że no, zrobiliśmy po prostu coś lepszego. Tu jest oczywiście Rex, cały czas bez nazwy. Może twoim nickiem nazwę tego Rexa. Zobaczymy. Także piszcie oczywiście komentarze, zostawiajcie lajki, jeżeli seria wam się podoba. Ma 33 poziomy, jeszcze munisu tutaj nie dodawałem. Właśnie żadnych poziomów. Admirosa nie mam, bo jest świeżo po... no i mamy już nowy rok. Jak ja to nagrywam, to po prostu mamy nowy rok, więc Admiros będzie dopiero za parę dni, ale spokojnie, na pewno odcinki z Admirosem jeszcze będą. Czuję się w ogóle tak... jakby w obowiązku mówienia, że ej, no dzisiaj jest odcinek bez Admirosa, bo Admirosa nie ma. Bo, no mówię, my się tam zgadujemy powiedzmy 3 razy w tygodniu na nagrywki, a powiedzmy ja wrzucam te odcinki codziennie, więc no chcąc, nie chcąc, po prostu muszę niektóre odcinki nagrywać solo, albo będą po prostu się pojawiały jakieś przerwy pomiędzy odcinkami, na przykład, nie wiem, 2 dni. To zależy, jak to tam byście chcieli. Możecie nawet się napisać, czy chcecie odcinki codziennie i nawet mogą być takie solo, czy chcielibyście rzadziej, ale żeby każdy był po prostu z Admirosem. W sumie wtedy bym musiał jakąś fajną, inną serię ogarnąć, ale dobra, jesteśmy tutaj, nawet jeżeli stracę te wszystkie przedmioty, to mi nie będzie szkoda. Jak stracę tego ptero, też mi nie będzie szkoda i właśnie polecę wam pokazać tą jaskinię. Jeżeli oczywiście szukacie sobie miejsca, jeżeli chcecie sobie kupić gierki albo na przykład Arka w szczególności, to polecam oczywiście G2, link jest w opisie, tam są tanie gierki, polecam sobie porównywać, sprawdzać, bo czasami są promocje różne i tu jest wywerna, o właśnie, ja bym chciał tą wywernę, tu są wywerny kolejne, no właśnie o tym mówiłem, że tych wywern jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo dużo i my musimy polecieć w tamtą stronę, tam daleko. Tutaj z tej strony nie ma tego cave'a.
cave'a, przynajmniej ja z tego co sprawdzałem, to nie ma tam cave'a. Cave jest dopiero po tamtej stronie, mam nadzieję, że nie zostanę spalony. Ja byłem tutaj na dwa razy po prostu to jajo zdobyć. Jak widzicie, tych wyvern jest troszkę. One mają fajne kolorki i zastanawiam się, jakie kolory będą miały wyverny, które uda nam się wykluć. Bo, o kurde, tu są kolejne. Ja pierdzielę, ile tego jest. What? Czemu tych wyvern jest tak dużo? No, ale w każdym razie po prostu lecimy, o, widzicie, jest kolejne, nic za mną nie leci. I sobie musimy po prostu wlecieć w to miejsce. Tutaj standardowo, jak pewnie już wiecie, będzie mały lag, bo to jest normalna rzecz, jeżeli się przechodzi z jednego miejsca na drugie. Problem jest taki, że tutaj też, jak widzicie, są wyverny. No właśnie, i no ta wywerna jest chyba sfokusowana na mnie. Ta leci za mną, ja pierdzielę. No nie mówcie, że się wywalę w taki głupi sposób. Bardziej mi chodzi o to, żeby wam pokazać, że ej, tu jest rzeczywiście to gniazdo i tutaj byłem i to jajo było zdobyte właśnie z tego miejsca, niż zdobyć jaja, bo w sumie już to się udało zrobić. Dobra, spróbujmy ją zgubić leciutko. Nietoperz za mną leci? Ale są dwa nietoperze. Dobra, odpocznijmy sobie szybciutko i zobaczcie tutaj. To pode mną, dosłownie to są właśnie gniazda, z których, gdzie można znaleźć jaja. I tych magmazaurów jest tutaj masa, po prostu. Tylko, że one są takie jakby wolne i... Oj, sekunda. Trzeba tego nietoperza zabić. No i one są na tyle wolne i ich atak jest taki powolny, że one nic po prostu nie robią. I bardzo łatwo można po prostu sobie to jajo zdobyć. Dobra, spróbujmy. Przelećmy się, zobaczmy, czy jest jakieś... O! Jest jedno jajko, zarąbiście, także sobie spróbujemy za chwilę je pochwycić. Tylko z tego co widzę, to za chwilę nietoperz. Tak, leci do mnie jeden nietoperzyk. Także poczekajmy na niego. Mówię, mam 20 parę minut do wyklucia kolejnego, znaczy do wyklucia tego jajka, więc postanowiłem, że wykorzystam to, bo miałem w ogóle tutaj nie lecieć, tak jak chyba na początku tego odcinka powiedziałem, ale troszkę się plany zmieniły, bo nie wiedziałem, ile on też się będzie wykluwał. No dobra. Pteranodon. Może mu staminki trochę dam więcej? Okej, okay. No i to polega na tym, że sobie ziup lądujemy i przepraszam. Zabieramy jajo. Okej, okay, weźmy jedno jajko. Ała! Ała! Dobra, niestety umrę teraz. Bo nie topesz? Szybko, szybko. Dobra, mam jedno jajko. Ale wstyd. Słuchajcie, nigdy nie miałem czegoś... Znaczy, mówię, dwa razy tutaj byłem. Nie miałem czegoś takiego... że... bo ten nietoperz chyba mnie uderzył i mi 3/4 HP zabrał. No ale w każdym razie ptero już nie ma, jajka są, pewnie jeszcze nieraz się tam udam, żeby ukraść te jajka, tylko może teraz założę jakąś taką lepszą zbroję, bo no zbroja jest... znaczy bez zbroi teraz byłem, ale widzieliście, czyli potwierdziłem, wszystko się zgadza. Szkoda, że nie udało się wynieść kolejnego jajka, bo w sumie nie mam pojęcia, jaki tam był poziom, może to był jakiś taki też jeszcze wyższy poziom. Ale teraz będziemy musieli po prostu czekać, aż to jajko się wykluje. Jeszcze trochę czasu zostało, więc postanowiłem, że wybiorę się tutaj na wyprawę, bo jest tutaj dużo spino i dużo tyrinozaurów, które są mi oczywiście potrzebne do stworzenia tej hybrydy. Ale powiem wam tak, odkryłem, jeżeli chodzi o ten helmowy jar tutaj, to jeszcze się nie zaholował, także musimy chwilkę poczekać. Okazuje się, że to jest naprawdę bardzo, 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 bardzo dobre miejsce na bazę. Zaraz wam pokażę dlaczego. Nie wiem w sumie, dlaczego się tak wolno tekstury wczytują. Ale właśnie też sobie tutaj byłem i ja myślałem, że tu jest wejście do cave'a na samym początku i że tak to po prostu jest tutaj jakoś dziwnie zrobione. Jeju, ale jest ciemno tu. Okej, okay, niech się wczyta na spokojnie wszystko. Ale wygląda na to, że wow. Dobra, są jakiś problem z teksturami, jest mały. Nie, to chyba trzeba z prawej strony. Nie z tej lewej, tylko z tutaj, z tej strony sobie polecieć. O, wygląda na to, że tu jest ogromna jaskinia, która może służyć właśnie jako takie przedłużenie domu. Mamy oczywiście wtedy źródło wody, mamy perły. Tu jest chyba jedno z lepszych źródeł pereł, bo wystarczy, że sobie zanurkujemy w tej niskiej wodzie, cyk, i po 80 pereł sobie w bardzo łatwy sposób można właśnie zdobywać. Więc coraz częściej myślę na tym, czy po prostu się nie przenieść. Wow, tam jest jakaś... Czekaj, nie, ja stąd przyleciałem, prawda? Okej, okay, ja stąd przyleciałem, już myślałem, że tu jest jakaś dalsza część tej jaskini.
chyba metalu. Gdyby był tutaj metal, to już by było takie perfekcyjne miejsce. Ale słyszałem taką opinię, że jest tutaj jakiś kamień, który wystarczy rozwalić i jest jakieś dalsze pomieszczenie, dalsze jakieś tajemne przejście. Ale nie wziąłem teraz kilofa, więc nawet tego nie będę mógł sprawdzić, ale tak jeszcze w ramach po prostu ciekawostki chciałem wam pokazać, że to miejsce naprawdę jest bardzo dobre na mazę. Jeżeli ktoś będzie sobie właśnie planował grać na tej mapie Fjordur, no to polecam po prostu, polecam sobie ogarnąć tę miejscówę, bo na wielu takich top listach najlepszych miejsc na bazę, no to to ma top 1 miejsce. Zobaczcie, tu wszystko mamy ogrodzone. Jedyną rzeczą, jaką trzeba by było zrobić, to postawienie bramy, albo nawet dwóch bram. Bo z tej strony jesteśmy ogrodzeni właśnie takim murem plus skałami, no i jedyne wejście to jest tutaj, tylko z tego co sprawdzałem, to no respi się tutaj parę takich niefajnych dinozaurów, jakieś, o, na przykład karno, albo jakieś raptory, i jakby się chciało iść jak po jakieś tam surowce, no to mógłby być mały z tym problem. Dobra, ja to jestem oczywiście w tym miejscu, ale teraz będę chciał zobaczyć, czy zrespił się jakiś spino i czy jakiś terizinozaur. Terizinozaur, nie wiem, nie potrafię ich o, a nie, to jest parazaur. Bo oczywiście zbieram te pazury, zbieram cały czas te przedmioty do tej hybrydy, no i powiem wam, że końca nie widać, naprawdę. Wydaje mi się, że ja tego już zabiłem dużo, bo oczywiście nie pokazałem wam wszystkiego. O, jakaś gromada raptorów, a okazuje się, że nie, że tego jest jeszcze bardzo dużo do zebrania i okazuje się, że tutaj jest spokój. Nie ma nic poza raptorkami. No dobra, no to w takim razie ja będę się kierował do domu i nie wiem, ile jeszcze jest, 10-15 minut zostało wykluwania tego dino. O, czekajcie, jeszcze miałem czymś się pochwalić, znaczy pochwalić, coś powiedzieć, że tutaj jest bardzo fajne stworzenie, które trzeba będzie oswoić, i to jest taka sowa, taka śnieżna sowa. Ja się spodziewałem, że ona będzie albo nie na tej mapie w ogóle, albo będzie na zimowym biomie. A okazuje się, że ona tu gdzieś też była, tylko kurde. Teraz jej. O nie, czy to jest ta sówka? Uwaga, uwaga, uwaga! Dzień dobry. Tak, to jest ta sówka, widzicie? Jej specjalną zdolnością jest leczenie, więc to jest taka sówka pod healowanie. Dobra, gdzie ja jestem na mapie? Czyli tu. Czy ona w ogóle leci za mną? A leci za mną! Wiecie co? Aż mi kusi, żeby ją. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Może mi się uda doprowadzić tą sowę do tej klatki, którą tam mamy, bo ta klatka jest chyba cały czas otwarta. Tylko że ja mam mało staminy, no to nie, to będzie problem. Okej, to sówko sobie weź, lataj, na pewno po ciebie jeszcze wrócimy, a ja tymczasem wracam do domu. A właśnie o tym jego mościu jeszcze nic nie powiedziałem. To jest pierwszy Argent Avis, który został wykluty i jest to dziecko Hugina i agenta Travisa, z tego co kojarzę, więc naprawdę bardzo fajnie. Nie wiem w ogóle, jakie on ma statystyki. 1900 HP, 230, oj, tragedia. Bo tu porównując do tego, no to naprawdę różnica jest ogromna, ale i tak będziemy go oczywiście ulepszali, żeby był jeszcze lepszy. Z drugiej strony, czekajcie, ja muszę porównać, ile ty masz ataku. Ty masz 734. No właśnie, to dlatego, dlaczego w takim razie ten Kuba takie słabe statystyki odziedziczył po tych swoich rodzicach? Nie no, trzeba będzie wymienić ojca, bo ten Hugin to jest naprawdę dobry Argent Avis jako mamusia, ale jeżeli chodzi o tego ojca, no to trzeba będzie poszukać jakiegoś innego. W sumie tak naprawdę mógłbym go schować tutaj i zostawić go, znaczy i zostawić tego, żeby oni się rozmnażali, ale nie wiem, pomyślimy, zobaczmy, jak tam w ogóle wygląda sprawa z jajem. 46 sekund, dobra, czyli tak, Kuba, kurde, czy mamy jakiegoś tego poda pod ręką? Nie, nie mam żadnego poda, krajopoda. Weźmiemy sobie teraz go szybko z szafki, gdzieś powinienem go mieć, jednego jeszcze, znaczy jednego, no mam ich, nie wiem, chyba z 5 albo 6 aktualnie, dobra, także ty wracasz do Pokebola. I trzeba będzie ekspić po prostu tego Kubę, żeby no, był nowym ojcem. No, najlepiej to by, wiadomo, był jakiś taki 200, to można by było naprawdę fajne robić, nie hybrydy, tylko po prostu lepsze Argentavisy, ale no, wszystkiego mieć nie można, także ty jesteś najlepszy. I ty może też będziesz, Kuba, najlepszy. Przecież czekajcie, nie, to jest samiec, dobrze. A nie mieliśmy jeszcze jednego? Będę musiał zobaczyć i się wykluł, idealnie po prostu. Siema, 150, na razie tobie nazwy nie nadaję, ale ty wyglądasz słodko. I z tego co wiem, on je siarkę. Tak przynajmniej mi widzowie pisali, że on je siarkę. I tak, to się rzeczywiście zgadza. Je sobie siarkę i do 10% najprawdopodobniej tą siarkę będzie musiał jeść. Dobra, weźmy, zgaśmy to. Trochę to jest głośny ten ogień.
Dobra, cyk, cyk. Ale dzieciak ładny. No, i jego specjalną zdolnością, i nie wiem, czy to jest prawda, czy mnie po prostu ludzie oszukiwali na streamie, i podobno jego specjalną zdolnością jest to, że może przepalać metal w swoim żołądku. Jakby wrzucamy do niego surowy metal i on ten metal będzie mógł przepalać. W sumie to jest całkiem logiczne, nie? Jak o tym pomyślimy, bo to jest taki dinozaur, czy tam stworzenie z magmy, więc powinno teoretycznie się dać tak zrobić, ale zaraz zobaczymy. 0,4. O kurde, ale wolno rośnie. Starczy mu tyle? Żeby on mi się tu za chwilę nie wywalił, bo ja mam tylko 1000 siarki. A siarkę się zdobywa z... dokładnie, o tutaj, z tego miejsca. Nie ma daleko tej siarki, ale myślałem, że tyle mi starczy. 0,5%. No dobra, to ja będę musiał się nim zajmować w takim razie. Do 10% i później już go zostawiam. Później już, wiecie, nie muszę się nim zajmować, ale mamy. Udało się wykluć jajo. Raczej dopiero w następnym odcinku zobaczycie, jak on będzie już dorosły. Aha, i się zbagowałem. Właśnie tego mi brakowało. Czekajcie, demolisz? Może... to? Jest. Jest, dobra, nie ma problemu, chciałem powiedzieć. Jest problem, ale jednak problemu nie ma. 817 HP. Czy on w ogóle zjada sam? Wydaje mi się, że nie, że on nie będzie jadł sam. Ale zaraz możemy zobaczyć. 61 cały czas jest. Czy głód mu spada powoli? Nie, to będę musiał po prostu się nim zajmować. Mimo wszystko, myślałem, że się uda bez tego, ale nie, trzeba się nim zajmować i za 55 minut on będzie opieki nade mną pragnął, także słuchajcie, ja już nie będę wam tego pokazywał, no on będzie po prostu sobie rósł, ja będę się nim opiekował, mamy pięknego magmazaura, przetestujemy go sobie w następnym odcinku, także oczywiście żeby nie przegapić, to subskrybujcie kanał, nie wiem, jakoś jeszcze, powiem wam, nie jestem rozbudzony dzisiaj i dziwnie po prostu mi się mówi, plączą mi się troszkę słowa, ale mimo wszystko mam nadzieję, że spędziliście miło czas i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, cześć!